skalę. Bronisław Komorowski był jednym w ostatnich latach jako prezydent Polski, jednym z ważniejszych elementów tej całej parabandyckiej, bo tak to trzeba nazwać, rozgrywki polegającej na okradaniu państwa polskiego na niebywałą skalę. No, Komorowski to moim zdaniem postać szczególna, dlatego że poprzez to, że był prezydentem, był przez ładnych parę lat najważniejszą postacią w Polsce, a wiele osób do dziś nie wie, jak w ciemne sprawy był zamieszany Bronisław Komorowski. Nie wiedzą ludzie o tym, że współpracował z fundacją, która nie była żadną fundacją, tylko międzynarodową organizacją przestępczą, która doprowadziła do śmierci, to co mam udokumentowane, co najmniej 17 osób do wytransferowania z Polski, co najmniej kilku miliardów złotych na Cypr, a potem do Rosji. A mam świadomość, że ja także dotknąłem tylko wierzchołka góry lodowej działalności Komorowskiego. Temat rzeka, pokazujący, jak strasznie nas w 1989 roku oszukano, jak to oszustwo do dziś trwa i jak ciężko ten cały potężny układ zniszczyć. To co, następna sprawa, historia pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, byłego na szczęście. Ja w książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego zarzucam wielokrotnie byłemu prezydentowi, ale zarzucałem mu to, gdy jeszcze tym prezydentem był, że jest wielokrotnym przestępcą, że współpracował z mordercami, że odpowiada za wielomiliardowe albo współodpowiada za wielomiliardowe defraudacje. Namawiałem pana Komorowskiego, by wytoczył mi proces sądowy publicznie, także teraz przy tej kamerze namawiamy, żeby wytoczył mi proces sądowy. W trybie wyborczym go namawiałem, mógł to zrobić w 3 dni. Dlaczego mi na tym tak zależało? Dlatego, że ja w książce nie ujawniłem pewnych nagrań, dokumentów, chociaż się wahałem, dlatego, że miałem pewne obawy, iż może to zostać zablokowane, zwłaszcza w trybie wyborczym. Pewne sprawy zahaczają o klauzule ściśle tajne i że to może być pretekst do prokuratury, żeby mi to wszystko zablokowała i ludzie nie dowiedzą się niczego. Ale gdybym został wypozwany do sądu, to ja przed sądem wszystko to pokazuję. I ja się nie boję konfrontacji z panem Komorowskim. Sytuacja jest, bym powiedział, kuriozalna, dlatego że ja, zwykły, szary dziennikarz, nazywam prezydenta, kiedy jeszcze nim był, mówię o Bronisławie Komorowskim, wielokrotnym przestępcą, wskazuję na fakty przestępcze z jego działalności. Tymczasem Bronisław Komorowski mnie unika. Jedna pani zadzwoniła do Radia Maryja i powiedziała jedno słowo, że w jej przekonaniu wydaje jej się, że Bronisław Komorowski jest zdrajcą. I prokuratura w Toruniu z urzędu wytacza tej pani postępowanie karne, zagrożone karą do kilku lat pozbawienia wolności. To, co ja mówię o Komorowskim, to jest to, co powiedziała ta pani do setnej potęgi. Wszyscy mnie omijają. Nikt mnie nie chce nigdzie wezwać, pozwać, żebym wyłożył jak pasjansie karty na stół. Sytuacja jest kuriozalna. W tej nowej Polsce liczę na to, że znajdzie się jakiś prokurator, który mnie wezwie, powie: panie Sumniński, tyle rzeczy pan mówił panu Komorowskim, karty na stół. A z drugiej strony usiądzie pan Komorowski i ktoś mu zada pytanie: proszę bardzo, i co pan na to? Więc będę, bo na razie mamy sytuację, bym powiedział, anormalną. Z jednej strony ktoś zarzuca prezydentowi, kiedy nim jeszcze był, mówię cały czas o Komorowskim oczywiście, że jest wielokrotnym przestępcą, sam, że tak powiem, indagowany milczy, w ogóle się nie odnosi, a wszystkie instytucje państwowe, które są zobligowane do obrony wizerunku prezydenta, udają, że sprawy nie ma. Dla mnie kolejnym testem będzie to, jak w tej nowej Polsce podejdzie się do tej sprawy, tak? Jeżeli dalej będą wszyscy udawać, że to, co ja napisałem, to nie istnieje, no to też będzie to dla mnie, myślę, kolejny istotny test pokazujący, w jakim punkcie jesteśmy. Takich testów mam kilka. I po tych testach ja, gdybyśmy rozmawiali za parę miesięcy, to ja mógłbym powiedzieć, oczywiście subiektywnie, no bo kim ja jestem, zwykłym dziennikarzem, który próbuje coś pokazać, w co wierzy, że odkrył, a jest przekonany, że opinia publiczna także powinna o tym wiedzieć. Więc gdybyśmy rozmawiali za kilka miesięcy, to ja bym mógł powiedzieć z całym przekonaniem, czy to, co ja widzę w moim subiektywnym uczuciu, idzie w dobrą stronę, czy też dalej trwa taka zabawa w gonienie króliczka, ale w niedogonienie.